18 marca 1921 roku gazety w Polsce donosiły: podpisanie pokoju dziś o 7 wieczór. Traktat podpisano ostatecznie o 20:30. Jeden z jego artykułów stwierdzał: Rosja i Ukraina zwracają Polsce następujące przedmioty wywiezione do Rosji lub Ukrainy od 1 stycznia 1772 roku. Biblioteki, księgozbiory, archeologiczne i archiwalne zbiory, dzieła sztuki, zabytki oraz wszelkiego rodzaju zbiory i przedmioty o wartości historycznej, narodowej, artystycznej, archeologicznej, naukowej lub w ogóle kulturalnej. Ten zapis umożliwił rewindykację tysięcy dzieł sztuki i dóbr kultury wywiezionych w wyniku rozbiorów do carskiej Rosji. Realizacją postanowień Traktatu Ryskiego zajęła się specjalna komisja mieszana, której członkiem był Aleksander Czołowski. Ten lwowski historyk i archiwista znalazł się w Rosji już w 1915 roku i dwa lata później, po abdykacji cara, na zlecenie Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego zajął się inwentaryzacją poloników. Udało mu się wówczas odnaleźć 88 arrasów z kolekcji Zygmunta Augusta, które Rosjanie wywieźli z Warszawy w 1795 roku. Czołowski pracował w specjalnej komisji mieszanej krótko, od 1921 do 1922 roku, ale dzięki dokumentacji sprowadzonych przez niego poszukiwań udało się sprowadzić do Polski 106 królewskich tkanin. 10 grudnia 1921 roku wróciły do kraju pierwsze tapiserie. Przygotowanie ich do ekspedycji Aleksander Czołowski tak opisywał w liście do żony: z najwyższymi dygnitarzami sowieckimi w towarzystwie ministra Olszewskiego jeździłem automobilem 40 km do Gatczyny, jednego z największych i najpiękniejszych pałaców cesarskich. Wśród jego skarbów pierwsze miejsce zajmowały nasze arrasy, a główny – potop, złożony z 14 sztuk i jednej odrębnego typu. Zastaliśmy je zdjęte ze ścian i złożone na posadzkach. Z rozrzewnieniem oglądaliśmy te zabytki, które mało kto z Polaków oglądał kiedy. W działania zmierzające do rewindykacji w latach 1921-1926 zaangażowany był także Mieczysław Morelowski, który podobnie jak Czołowski spędził czas wojny nad Newą, inwentaryzując polskie zabytki. Zdobył wtedy doświadczenie, które wykorzystał nie tylko w rewindykacji arrasów. Odzyskano wówczas m.in. wyposażenie Zamku Warszawskiego, gabinet rycin Stanisława Augusta Poniatowskiego i bezcenną Bibliotekę Załuskich. Pomimo wielu trudności, pierwsze arrasy z Rosji wróciły na Wawel w kwietniu 1922 roku i już kilka miesięcy później została otwarta wystawa, na której pokazano kilkanaście bezcennych tkanin. Ostatnią partię arrasów zwrócono Polsce w 1928 roku. Na Wawelu znalazło się 136 ze 157 tapiserii, znanych z przedrozbiorowych inwentarzy królewskiej kolekcji. Arrasy zawieszano w salach zamku, pokazywano na wystawach, wykorzystywano je także, jak w czasach I Rzeczypospolitej, do uświetniania największych uroczystości państwowych, m.in. pogrzebu Józefa Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego czy rocznicy koronacji Kazimierza Wielkiego. Wydawało się, że już na stałe wróciły do kraju.